straszne historie Maszy. Opowiem wam dzisiaj straszną, przerażającą historię o tym, jak pewna dziewczynka bała się lekarzy i o tym, co smutnego się jej przydarzyło. Późnym, późnym wieczorem Nina szykowała kolację dla zabawek. Z plasteliny ulepiła czarne, czarne kotlety i zrobiła kolorową kaszę mannę. Posadziła zabawki i zaczęła je częstować. Kawałek za mamusię, to za tatusia, to za babunię i za dziadziusia. Krótko mówiąc, Nina nakarmiła wszystkie swoje zabawki, no i sama też się najadła. Potem zapadła noc. Nina poszła spać, ale nie mogła zasnąć. W brzuchu bulgotało jej jak w jakimś bagnie. Chciała powiedzieć o tym mamie jak najszybciej, ale trochę bała się, że mama zadzwoni po lekarza. To przerażające. Lepiej już pocierpieć. I brzuch mi się wzmocni, choć boli. Nagle usłyszała, że ktoś blisko, blisko niej głośno wzdycha. Nina wychyliła się ze swego łóżka i zaczęła się rozglądać. Kto w pokoju może tak płakać? Nie było tam nikogo. Wcale. Tylko porcelanowa lalka Luiza. A w świetle księżyca Nina zauważyła, że ze szklanych oczu laleczki Luizy płyną łzy. Wtem spod łóżka Nina usłyszała ciche jęki. Popatrzyła, a tam leży pluszowy miś i narzeka. Oj, brzuszek tak mnie boli! I zaraz ze wszystkich stron słychać było jęki. Nineczko, dzwoń już po karetkę! Od twoich kotletów i kaszy rozbolały nas brzuszki. Nina aż cała zadrżała. Jaką znowu karetkę? Lekarz to najstraszniejsza rzecz na świecie. Jeśli straszny pan doktor przyjedzie na straszną wizytę domową, to od razu przepisze nam straszne, gorzkie lekarstwa. Każe otworzyć buzię i pokazać język i włoży tam łyżeczkę od herbaty. A tych, którzy będą płakać i sprzeciwiać się, pan doktor chwyci i zawiezie ze sobą do szpitala. Ale najwyraźniej zabawkom było wszystko jedno, z kim pojadą i dokąd. Och, nasze bolące brzuszki boli! Płakały i nie chciały się uciszyć. A wtedy brzuch Niny tak strasznie skręciło, że zaczęła mieć przed oczami pomarańczowe kropki i zielone chmurki. A wśród chmur latały różowe smoki i jadły pączki. Nina zdążyła tylko pomyśleć, ciekawe ile pączków zjedzą te smoki. I sama gdzieś sobie odleciała. Czy trwało to długo, czy krótko, Nina w końcu się obudziła. Dotknęła brzucha, już jej nie bolał. Otworzyła oczy i nie od razu zrozumiała, skąd wzięła się w tym dziwnym pokoju z białymi ścianami. Nie mając co robić, Nina nacisnęła błyszczący przycisk i bam! Otworzyły się drzwi i weszła pani Śnieżynka, cała otulona bielą, czyściutka i z uśmiechem. Teraz będzie życzyć mi wesołych świąt, pomyślała Nina. Ale Śnieżynka okazała się nie być Śnieżynką, a lekarzem. I wcale nie nakarmiła Ninę żadnym gorzkim lekarstwem, tylko pogłaskała ją po głowie, dotknęła jej po brzuszku i powiedziała: Nino, ty pomarańcze jedz lepiej, a nie z plasteliny jakieś wypieki. Gdybyś tego do buzi nie pakowała, to byś w szpitalu nie wylądowała. Cóż, ten szpital wcale nie jest taki straszny, pomyślała Nina. I pani doktor też wcale nie jest straszna. Właściwie następnym razem nie bójcie się lekarzy, a kogoś innego. No właśnie, nie lekarzy, a kucharzy. To
właśnie oni gotują okropną kaszkę mannę z grudkami. Moje słoneczka, boicie się ciemności? Kiedyś też tak bardzo się jej bałam. Tak bardzo, że musiałam w nocy siedzieć z latarką. Aż w końcu usłyszałam bajkę o maleńkim żuczku, który też bał się ciemności. W ciemnym lesie żył sobie maleńki żuczek. Był to najzwyczajniejszy żuczek, a las, w którym mieszkał, nie różnił się niczym od innych lasów. Ale kiedy zapadała noc, w lesie robiło się bardzo ciemno, a maleńki żuczek zaczynał się bać. Siedział sobie pod listkiem i drżał ze strachu. Zaczynał widzieć różniste, potworne potwory. Jeden z nich miał wielkie kły i otwartą paszczę. Inny miał straszne szpony, które do niego wyciągał. Im dłuższa noc, tym groźniejsza. Im ciemniejsza, tym straszniejsza. No i w końcu żuczek nie wytrzymał i podniósł krzyk. Oj, boję się, boję! Mamusiu, kochana, niech ktoś włączy światła! Ten krzyk tak przerażał wszystkie zwierzęta, że zupełnie nieświadome i ledwo przytomne biegały we wszystkie strony. A żuczek widział zwierzęce cienie biegające po lesie i głośniej krzyczał ze strachu. Pomocy! Ja umieram! Ale krzyki żuczka przede wszystkim przeszkadzały leśnej wróżce, która latała rano do szkoły, aby uczyć się leśnej magii. Ale była niewyspana, więc zamiast słuchać, zasypiała na lekcjach. Każde dziecko wie, że jak będziesz w szkole spała, to w dzienniczku będzie pała. I właśnie dlatego wróżka chciała uciszyć nocne koncerty. Poleciała w ciemność do żuczka i powiedziała: mój ukochany żuczku, dlaczego ty tak głośno krzyczysz? Spójrz, zwierzęta pouciekały. Przed kim uciekały? Przestraszył się żuczek. Przed tobą, ale z ciebie potwór. Nie jestem potworem, zapłakał żuczek. Jestem mały i się boję. To czemu ja się nie boję? Spytała wróżka. Też jestem mała. Faktycznie, jęknął żuczek. Ale masz jaśniutką latarnię. Dlatego nic cię nie straszy. Wróżka westchnęła. To trudna sprawa. Muszę wyczarować ci taką latarnię. Chmury, materac, okaz. Raz! Szczotka, rybka, chałwa. Dwa! Ser, pomidor, suchary. Trzy! Hokus pokus, latarnię masz ty! Tada! Bęc! I żuczkowi zamiast latarni zaświecił się odwłok. Tak się dzieje, jeśli nie słuchasz uważnie w szkole, pomyślała wróżka. A żuczek zaśmiał się, rozejrzał wokoło i zobaczył, że potwór z wielkimi kłami i otwartą paszczą stał się nagle spróchniałym pniem. A potwór ze strasznymi szponami w świetle okazał się być drzewem z wiotkimi gałązkami. I tak nasz świetliczek zrozumiał, że tak naprawdę wcale nie ma się czego bać. Każdej nocy zapalał swój odwłoczek i latał sobie do rana, a w dzień odsypiał. A leśna wróżka przed snem uśmiechała się i spoglądała na maleńką jasną gwiazdę, powoli latającą od gałęzi do gałęzi w ciszy. To już ta pora dnia, słoneczka wy moje.
W ciemności wydaje się, że strachy kryją się. Nie bójcie się, bo nie ma czego. Słuchajcie, powiem wam dlaczego. Dobry sen w nauce nie wadzi, a światło wiedzy was poprowadzi. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź. Och, jakie to proste!